Historia największej partyzanckiej bitwy pod Osuchami, bądź też nazywanej nad Sopotem, wciąż żyje we wspomnieniach uczestników walk. Każdego roku przyjeżdżają oni w ostatnią niedzielę czerwca do Osuch na obchody kolejnych rocznic bitwy. Choć jak mówią, z roku na rok jest im trudniej ze względu na wiek. Jeszcześmy się zwlekli, żeby być na tej uroczystości, ale już za rok na pewno nie przyjdziemy. Już 86 lat kończy się. Nie da rady. Ale wspomnienia wracają przy takiej uroczystości? No tak, bo bez przerwy są w domu przyjezdni, na przykład wczoraj z Warszawy byli jednego, co zginął, ich ojciec. To też dużośmy wspominali. Obchody rocznicy bitwy pod Osuchami to jeden dzień w roku. Uczestnicy bitwy żyją tymi wydarzeniami przez cały rok. Każde wspomnienie wciąż silnie jest przeżywane. Zbigniew Kowalczyk pamięta, co powiedział mu dowódca, kiedy prosił go o pozwolenie na dołączenie do walczącej grupy. Zbychu, znam twoją odwagę. Nie mogę ci zabronić. Idź i niech ci opatrzność szerzy. Te słowa wypowiedział. I on biedny zginął. Ja poszedłem w tej grupie 120 z kordem. Podczas tej bitwy było wielu rannych. Woła, pomóż. Podchodzę do niego, gdzie dostałeś? W kolano. Był to kapitan Gołębiewski, pseudonim Irka, komendant Armii Krajowej obwodu Chrubieszów. Zawdzięczał życie Zbigniewowi Kowalczykowi. Z tych 120 to nas 15 przeszło, w tym tych 6 ciężko rannych. On jak przyjeżdżał ze Stanów Zjednoczonych, ten Gołębiewski, to za punkt honoru sobie zawsze przyjmował, że musi mnie odszukać i uściskać tu w Polsce. Ze łzami w oczach. Tyś mi życie dał. Tyś mi uratował od tego najgorszego. No i to takie masz pani wspomnienie. Dziś są to wspomnienia 80-latków, którzy w czasie tego najtrudniejszego doświadczenia, walki, mieli po kilkanaście, po 20 lat. Była w nich młodość, odwaga. Chyba dlatego przeżyłem, że byłem silny i młody. I silne nerwy, bo na tym cmentarzu Osucha jestem przekonany, że niewielu, ale wyjątkowi są pochowani, którzy nie wytrzymali natarcia na okopy niemieckie z powodu nerwów, tremy, strachu i cofnęli się. Ci już na pewno zginęli. Na cmentarzu w Osuchach pochowano około 300 partyzantów batalionów chłopskich i Armii Krajowej, poległych 25 i 26 czerwca 1944 roku. W minioną niedzielę za wszystkich poległych w bitwie odprawiono mszę świętą, którą celebrował biskup Wacław Depo. Był apel poległych, zapalono znicze, złożono wieńce. Ci, co przeżyli, często mówią, że to opatrzność tak chciała. To też taktyka i doświadczenie ich dowódców. Myśmy wierzyli w jego właśnie tą taktykę wojskową. Stanisław Kusy wspomina, co przed walką mówił im Wir Bartoszewski. Jeden tylko kierunek naprzód. Bo jak zostaniemy tu jeszcze dzień, dwa, to nas Niemcy tak ścisną. No, to chyba, nie wiem jak to powiedzieć, ale dowódcy mieli jakiś taki wpływ na naszą psychikę. Wielkie zaufanie u nas. Wierzyliśmy bardzo. I tak poszliśmy. Partyzanci, którzy nie wydostali się z okrążenia, zostali przez Niemców zepchnięci do bagien. Tutaj próbowali stawiać zorganizowany opór. Schwytanych partyzantów Niemcy wywieźli do obozów przejściowych w Biłgoraju i Zwierzyńcu, następnie do obozów śmierci w Majdanku i Bełżcu. 63 osoby zostały rozstrzelane na początku lipca w Lesie Rapy.